punktu o poranku. Katarzyna Głyska, witam Państwa bardzo serdecznie. Państwa i moimi pierwszymi gośćmi są politycy. Jest z nami pan poseł Władysław Teofil Bartoszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor, witam Państwa. I jest również z nami pan europoseł Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam równie serdecznie, dzień dobry. Witam panią redaktor, witam pana posła, witam Państwa. Szanowni panowie, no, trudno nie rozpocząć rozmowy od tego, co wczoraj wydarzyło się we wczesnych godzinach popołudniowych w Warszawie, najprawdopodobniej wczesnych godzinach popołudniowych, bo takie są najświeższe dane właśnie dotyczące tej pory dnia. Kolejna awaria czajki, ścieki z Warszawy leją się do Wisły, dokładnie z takim samym nasileniem, jak to miało miejsce rok temu. Wówczas ta katastrofa ekologiczna, jeżeli chodzi o miejskie tego typu zdarzenia, była plasowana, bo są takie rankingi nawet, które pokazują siłę takich zdarzeń jako najpoważniejsza w ostatnich latach katastrofa w dużym mieście. Szanowni panowie, jak panowie patrzą na to, co się wydarzyło? Wczoraj pan prezydent Rafał Trzaskowski, zresztą potężnie kąsany przez komary, bo się musiał bardzo mocno obganiać od komarów, podczas konferencji prasowej mówił, że były sprawdzane te rury. Jedna była sprawdzana tam 3 miesiące temu, a jeszcze ostatnie sprawdzanie skończyło się dosłownie kilkadziesiąt godzin wcześniej. Więc o co chodzi? Pan poseł, europoseł Ryszard Czarnecki. To nie jest już przypadek. To jest, jak sądzę, zły system funkcjonowania i zabezpieczania w Policji Państwa. Awaria, która nie jest po raz pierwszy, tylko po raz kolejny. I pokazuje jednak pewną bezwładność władz Warszawy. Brak dobrego zarządzania, efektywnego. Można wygrywać wybory, jak widać, reprezentując wyłącznie antypisizm i taką negację, no ale już dobrze rządzić, posługując się antypisizmem, jest nie sposób. A sytuacja, w której w zasadzie lekceważono, i także czynił to prezydent Trzaskowski, tę poprzednią awarię, myślę, że nie posłużyła do właściwego zabezpieczenia, aby tych awarii nie było w przyszłości. Być może uznano, że statystycznie jak się awaria wydarzyła, no to się nie wydarzy przez najbliższych parę naście lat. No tak jednak nie było. Ja akurat wczoraj wieczorem i dzisiaj jestem w Wielkopolsce. Jeżeli ta sytuacja staje się już przedmiotem dowcipów tutaj osób z całej Polski, no to jest sytuacja rzeczywiście, która jest fatalna dla warszawiaków, ale też jest, myślę, że politycznie coraz trudniejsza dla władz Warszawy, bo jednak no, one nie będą potrafiły wytłumaczyć, że to wina PiSu czy Kaczyńskiego. Kończąc, uważam, że to jest kolejny przykład fatalnego funkcjonowania organizacji życia i funkcjonowania władz Warszawy. O konsekwencjach politycznych tego wydarzenia za chwilę też będziemy rozmawiać. Pan poseł Władysław Teofil Bartoszewski, poseł spod Warszawy, jak patrzy na to, co się dzieje w tej chwili, w jaki sposób zarządzana jest stolica Polski. Pan Rafał Trzaskowski powiedział, że wczoraj, na wczorajszej konferencji prasowej, że wypracowywana jest koncepcja, która ma dopiero kiedyś, jeżeli zostanie wypracowana, jeżeli przełoży się w plan konkretny, jeżeli przełoży się już później na budowę konkretnych urządzeń, a ona ma no, zapobiegać tego typu awariom. No ale przez rok no, nawet nie wypracowano koncepcji, z tego wynika. No, to są słowa pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Jak pan na to patrzy?
No to niestety wygląda na to, że po pierwsze jest tutaj popełniono błąd konstrukcyjny w konstrukcji oczyszczalni ścieków Czajka. Po drugie jest rzeczą niezrozumiałą, dlaczego te ścieki są przesyłane rurą pod Wisłą na prawobrzeżną, do prawobrzeżnej Warszawy, zamiast być oczyszczane po lewej stronie Wisły, bo to stwarza te zagrożenie. No po trzecie, awarie się zdarzają i to jest oczywiste, tylko że jak się zdarzy taka awaria poważna, jak była w zeszłym roku, to z tego trzeba wyciągać jakieś wnioski. I nie może być tak, że nie ma planu B, nie ma planu awaryjnego, nie ma rurociągu awaryjnego, nie ma... Ja doskonale pamiętam, jak kolektor na Żoliborzu przy ogromnych deszczach, które się co jakiś czas zdarzają, dość regularnie zresztą w Warszawie, był tak zatkany, że na ulicach autobusy stały w wodzie po okna. No i w końcu miasto się zdecydowało po wielu latach interwencji mieszkańców północnej Warszawy, którzy mieli dość tego typu zdarzeń, w końcu miasto się zdecydowało zainwestować w nowe kolektory i ten problem został rozwiązany. No ale to jest wyraźnie problem z jednej strony moim zdaniem błędnej inwestycji, a z drugiej strony problem z zarządzaniem. No zarządzanie miastem to nie jest zajmowanie się łazienkami królewskimi i zamkiem królewskim i innymi takimi miłymi rzeczami, które lubimy odwiedzać. To jednak jest właśnie dbanie o ścieki, o śmiecie, o dziury w drogach i tak dalej. No to nie jest to sprawa estetyczna, tylko jest sprawa umiejętności zarządzania. I tutaj nie mogę powiedzieć, żebym był pod wielkim wrażeniem, bo powtórka takiej samej awarii po roku dowodzi, że coś nie funkcjonuje. Przy czym ja tu podejrzewam, panie pośle, że... ja wejdę w słowo. Podobno 40 milionów złotych Warszawa wydała na awarię i zabezpieczenie tego przesyłu, żeby tych awarii kolejnych nie było. W kwietniu, bo to już media ujawniły, między innymi portal W Polityce, w kwietniu Wody Polskie pisały do prezydenta Warszawy i mówiły, że to, co zostało zrobione, to jest coś, co generalnie nie będzie działać i że proszą o taki dokładny raport, dlatego że ich zdaniem dojdzie do powtórki tej awarii. No to jest kwiecień, no więc mamy maj, czerwiec, lipiec, sierpień, końcówka sierpnia i jest właśnie. Panie redaktor, ja podejrzewam, że tutaj chodzi o trudne decyzje. To znaczy, jeżeli jest coś źle skonstruowanego, a na to wydano bardzo znaczne środki i teraz jest łatwiej i taniej łatać to na szybko, niż podjąć trudną... No, taniej niż budować drugą oczyszczalnię, która prawdopodobnie jest konieczna. No ale to takie łatanie w sytuacji, z tego co ja słyszę, bo rozmawiałem też z rozmaitymi inżynierami, tam jest problem właśnie błędów konstrukcyjnych na etapie planowania tej oczyszczalni, czy ściśle mówiąc nie samej oczyszczalni, tylko właśnie tego rurociągu pod Wisłą. Jak jest mały poziom wód w Wiśle, to zawsze się to będzie zdarzać. No więc jest to, no trzeba czasem zacisnąć zęby i powiedzieć, no niestety to rozwiązanie, któreśmy zaplanowali i wykonali, nie sprawdza się. I musimy niestety wydać znaczne pieniądze, żeby inną oczyszczalnię po drugiej stronie Wisły wybudować. Bo takie łatanie, jak widać, dziur nie skutkuje dobrze. No i tutaj... No to jest moim zdaniem to jest problem bardzo zasadniczy i inwestycyjny, który teraz należy, no i to już nie jest nawet kwestia z dobrego zarządzania, to już jest kwestia podjęcia trudnych decyzji, że niestety trzeba powiedzieć, że zmarnowaliśmy te pieniądze częściowo, no bo zawsze ta oczyszczalnia musi działać po drugiej stronie. Ładnych kilkaset miliardów złotych. No tam nie, to aż tyle nie kosztowało, ale to kilkaset milionów raczej, ale... No ale w każdym razie... Przepraszam, milionów oczywiście. Milionów, tak. To trzeba to otwarcie powiedzieć i moim zdaniem w takiej sytuacji pan prezydent Trzaskowski powinien powołać grupę ekspertów, którzy powiedzą, to rozwiązanie niestety może nie być... Powołał grupę dokryzysową do rozwiązania problemu na teraz, żeby się ścieki nie wylewały. Ale to trzeba powiedzieć otwarcie. Proszę państwa, jeżeli inwestycja została źle zrobiona, no to
no trudno, trzeba coś, to będzie powtórzyć, no trzeba będzie zmienić to, bo wyraźnie wynika mi z tego, że ten problem się będzie pojawiał regularnie. I będziemy mieli co parę lat taki wylew ścieków. To, co mówi pan poseł Władysław Teofil Bartoszewski, to zdaje się takim oczywistym rozwiązaniem, ale wbrew pozorom to jest rozwiązanie niezwykle trudne politycznie, dlatego że 5 września jest już kolejny termin zapowiedziany przez pana Rafała Trzaskowskiego, na którym on zaprezentuje swój ruch, jego założenia. Z kolei kilka dni, dosłownie tydzień przed tym zdarzeniem, kolejna awaria w Czajce. Dodatkowo jeszcze przecież wszyscy pamiętają, że ta inwestycja, rzeczywiście krytykowana przez bardzo wielu specjalistów od samego początku, właśnie w tym duchu, o którym mówił pan poseł Bartoszewski, że to jest bez sensu, żeby z jednej strony ścieki na drugą stronę Wisły przesyłać, no była takim wielką chlubą Platformy Obywatelskiej. No przecież była z pompą otwierana przy obecności najwyższych urzędników państwa, nie tylko Warszawy, bo Warszawa oczywiście też kosztowała gigantyczne pieniądze, miała być wzorem nowoczesności. No i okazało się, że żadnej nowoczesności. No właśnie, konsekwencje polityczne dla Rafała Trzaskowskiego, czy te ścieki, które buchnęły, te Czajki do Wisły, no też porwały tym brudnym nurtem ruch, który pan Rafał Trzaskowski próbuje założyć. Europoseł Ryszard Czarnecki. To jest falstart, bardzo poważny falstart. Jednak to nie Krestulutki środka Marysia rządzą Warszawą, tylko rządzi od 2006 roku określona formacja polityczna, czyli Platforma Obywatelska. Nie zwali Rafał Trzaskowski na swoją poprzedniczkę, bo przecież był szefem sztabu kampanii pani Grunkiewicz-Waltz. W związku z tym, gdy kandydowała na prezydenta, w związku z tym tu jest ciągłość. Od 14 lat PO rządzi Warszawą, a warszawiacy teraz być może zaczną sobie zadać pytanie, no dobra, tutaj pan Trzaskowski kandyduje na prezydenta, powołuje ruch polityczny. Generalnie chyba go uwiera ta Warszawa, a lepiej się czuje na szerszych wodach. A tymczasem nie ma kto się zająć sprawami fundamentalnymi. Bo jednak prezydent panie Warszawy pośle, ja wejdę w słowo. Pojawiły się takie informacje z 3-4 tygodnie temu, że pan Rafał Trzaskowski w ogóle, znaczy jego środowisko polityczne sugerowało, że on może być prezydentem na pół etatu, ponieważ się będzie zajmował sprawami ruchu, no. Nowej Solidarności. No to może nawet na 1/3, bo poza sprawami Polski, bo jeszcze zbawia się Europę, powiem trochę ironicznie. To jest określony kontekst polityczny. To jest polityk, który złożył 77 obietnic w okresie kampanii wyborczej, gdy kandydował na prezydenta Warszawy. Zrealizował 5. Nie zrealizował 72. To jest polityk, który obiecywał Bóg wie co w kampanii również prezydenckiej. No, można powiedzieć, dobrze, że nie będzie miał możliwości realizacji tych obietnic. Skończyłoby się tak samo. Ale też taki aspekt szerszy, no, stricte polityczny, chociaż międzynarodowy. Mianowicie sytuacja, w której za bardzo wiele kluczowych spraw w Warszawie odpowiadają firmy zewnętrzne, i to firmy niemieckie, chociażby za kwestie śmieci, transportu, może tu jeszcze inne wymienić, no to też jest sytuacja, która w innych miastach się nie zdarza, także tych rządzonych przez Platformę Obywatelską. Więc tutaj mamy pewną kumulację bardzo, w moim przekonaniu, negatywnych zjawisk właśnie w Warszawie. A odpowiadając na pani pytanie już ostatecznie, tak, to jest bardzo zły początek tak zwanego nowego otwarcia. No, ale pana zdaniem w ogóle można rozpocząć w takich okolicznościach? Jak płyną te ścieki taką rzeką, bo to już nawet nie można powiedzieć strumieniem. Zdaje się, że 3 m³ na sekundę. Sytuacja, w której startuje nowa formacja polityczna, gdy odór Szamba unosi się nad
Wisłą i Warszawą jest sytuacją, która de facto, jeżeli nie przekreśla, to bardzo ogranicza możliwości tej nowej formacji, bo to cuchnie, po prostu cuchnie. No dobrze, to w takim razie pan poseł Władysław Teofil Bartoszewski, jak patrzy na to, co się dzieje wokół Rafała Trzaskowskiego i jak to będzie miało wpływ na start i premierę jego ruchu, czy Polskie Stronnictwo Ludowe. Mówię teraz o kontekście politycznym, nie mówię, że państwo się mogą cieszyć z tego, że w Warszawie jest awaria i że Wisła jest zatruwana, a dalej będzie zatruwać pół Polski. Ale czy państwo zacierają ręce? No bo jednak z tych sondaży, które są prezentowane, wynika, że jeżeli ten ruch Rafała Trzaskowskiego i ruch Szymona Hołowni się pojawia i jest uwzględniony jako propozycja dla wyborców, no to wtedy i notowania Polskiego Stronnictwa Ludowego, i notowania Lewicy, SLD zmniejszają się, spadają. Panie redaktor, do wyboru są 3 lata, w związku z tym ja nie przywiązuję żadnej wagi do tych sondaży, zwłaszcza, że jest rzeczą absurdalną, żeby w sondażach oceniano szanse Koalicji Obywatelskiej z jednej strony, a z drugiej strony ruchu Trzaskowskiego, że niby oni idą do wyborów, że tak powiem, równolegle. No to chyba jest coś niecałkiem normalnego, żeby wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej kierował ruchem, który walczy z Platformą Obywatelską o miejsca w Sejmie. Coś mi się nie wydaje to prawdopodobne. Otóż cała ta koncepcja, że można być prezydentem Warszawy, wiceprzewodniczącym partii politycznej i szefem ruchu obywatelskiego jednocześnie jest ponadpartyjnego jest absolutnie absurdalna. No jest to wymysł czyjejś chorej głowy, dlatego a poza tym kto na to znajdzie czas? No nikt, dlatego pan Trzaskowski może powinien być prezydentem na pół etatu i może powinien odejść z Platformy Obywatelskiej i wtedy może miałby szansę stworzyć ruch obywatelski. No przecież to się nie da połączyć logicznie. Ani czasowo. Otóż ja rozumiem, że pan Trzaskowski ma większe ambicje niż bycie prezydentem miasta, ale już ja kwestionowałem już sam fakt, że on występował jako urzędujący prezydent, chciał zostać prezydentem całej Polski. No bo on jednak, myśmy na niego głosowali i tutaj przypomnę panu europosłowi, że jednak przeważająca większość warszawiaków, 75% zagłosowało na pana Trzaskowskiego. Tylko, że myśmy zaufali panu Trzaskowskiemu, że on będzie wypełniał funkcję, na którą go wybrano. A teraz pan Trzaskowski chciałby robić zupełnie co innego. No ma do tego prawo, ale wtedy powinien zrezygnować. Ja dopytam, a pana zdaniem w tej sytuacji Rafał Trzaskowski rzeczywiście powinien rozważać na poważnie swoją rezygnację, no bo z jednej strony jest jego zaangażowanie polityczne, teraz w nowy projekt polityczny, a z drugiej strony no realne problemy Warszawy. No bo co się w tej chwili dzieje, to jest realny problem Warszawa. Pan Rafał Trzaskowski zwraca się do rządu, żeby rząd no jakby budował rurociąg zastępczy, który on miał zbudować, bo takie dostał zalecenia. Zresztą przypomnijmy, że rząd już raz mu taki rurociąg zbudował. Zresztą wszyscy z podatków, wszyscy Polacy, bez względu na to, gdzie mieszkają, żeśmy raz takie coś zbudowali. Więc teraz okazuje się, że pan Rafał Trzaskowski ma tylko jeden pomysł. Zbudujcie za mnie raz jeszcze. Nie apeluję do pana Trzaskowskiego, żeby zrezygnował z funkcji prezydenta, natomiast apeluję do pana Trzaskowskiego, żeby się skoncentrował swoje działania na tym, do czego został wybrany. Otóż nie został wybrany na szefa ruchu obywatelskiego, tylko został wybrany na prezydenta Warszawy. Jako mieszkaniec Warszawy, jako poseł na Sejm z Warszawy. I ja się domagam od pana Trzaskowskiego, żeby się skoncentrował na tym, do czego go wybraliśmy, czyli na zarządzaniu miastem. I tego typu awarie nie mogą mieć. Jak mówię, awarie się zdarzają i ja się temu nie dziwię i nie wszystko można przewidzieć, ale jak się coś powtarza, dokładnie to samo się powtarza rok w rok, no to już coś jest tutaj nie w porządku. Jak również z zarządzaniem, bo zarządzanie również polega na tym, że trzeba powiedzieć, że ktoś z moich poprzedników popełnił błąd, organizując te oczyszczanie ścieków w taki sposób, że w sposób nielogiczny ścieki się przerzuca z jednego brzegu na drugi brzeg Warszawy. No ale coś z tym trzeba zrobić. Jakiś musi być plan. Nie można mówić po roku, że ja się zastanowię. Konsekwencje polityczne będą takie, że... Dlatego 5 września.
No ja myślę, że tutaj jest, to jest ewidentne osłabienie pozycji pana Trzaskowskiego, ale na osłabienie pozycji pana Trzaskowskiego ciężko pracuje kilku członków Platformy Obywatelskiej. Prawda? Więc bo tam się jest taka walka na górze, która od dłuższego czasu między kilkoma liderami. Tam jest 5-6 osób, które by chciały tą partią zarządzać. Już nie będę wymieniał nazwisk, bo wszyscy widzowie je doskonale znają. I pan Trzaskowski jest jednym z nim, ale pan Trzaskowski nie jest w stanie zarządzać partią efektywnie, jednocześnie zarządzając Warszawą wyraźnie. Więc ja bym się chciał, żeby on się jednak skoncentrował na jednej funkcji, a nie chciał mieć trzy. No ale to jest i sprawa wewnętrzna, to jest sprawa wewnętrzna Platformy, jak oni się poukładają, ale nie jest sprawą wewnętrzną Platformy, jak się zarządza miastem stołecznym Warszawą. To jest kwestia dla wyborców. Szanowni panowie, jeszcze taki komentarz krótki, bo musimy kończyć. Jednak były tak. I zalecenia od rządu, które otrzymał pan Trzaskowski, no nie tyle pan Trzaskowski, co po prostu miasto Warszawa, no ale pan Trzaskowski stoi na czele urzędników warszawskich. I tam jasne wytyczne, co trzeba zrobić, że konieczny jest w tej sytuacji awaryjny taki rurociąg, dlatego że tak sytuacja, którą mamy i ten sposób skonstruowania tej inwestycji, on niestety będzie rodził kolejne katastrofy ekologiczne. Później wspomniana już wcześniej przeze mnie interwencja Wód Polskich, które mówiły dokładnie to samo i nie było żadnej reakcji. Ja przypomnę, że w czasie kampanii wyborczej pan prezydent, jak dostawał pytania od dziennikarzy dotyczące właśnie sprawy Czajki, rozwiązania tych problemów. Jest taki film w internecie, zresztą nie jeden, można go sobie zobaczyć. To śmiał się z tych pytań i mówił, że te wybory prezydenckie są właśnie po to, żeby takich pytań nie było. Pan Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Sytuacja, w której z jednej strony władze Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, pan Rabiej, o tym się jakoś mniej mówi, a szkoda, atakują polski rząd, a z drugiej strony w tym samym czasie żądają od niego pomocy i rząd polski rzeczywiście z tą pomocą przychodzi. To jest sytuacja pewnej schizofrenii politycznej. Natomiast to, co mnie martwi, no to, że w zasadzie te monity rządowe, monity ekspertów, monity instytucji państwowych sfokusowanych na kwestie właśnie gospodarki wodnej, one to tak jak grą wrzucane o ścianę, no w ogóle żadnego efektu. Spłynęło jak woda po gęsi. No to mnie bardzo martwi w kontekście przyszłości, bo sam mieszkam w Warszawie. Tak to co rok, prorok, co rok awaria. Nie ma żadnej gwarancji, że przy takim zarządzaniu, przy takiej bezrefleksyjności, bezmyślności. Panie pośle, ja wejdę w słowo i powiem, że gorzej w tej sytuacji mają mieszkańcy chociażby Płocka, bo to jest pierwsze duże miasto, do którego ta fala dopływa, taka jest najmniej rozcieńczona. Panie pośle, zwracam się teraz, już mamy dosłownie minutę, do pana posła Władysława Teofila Bartoszewskiego. Jak pan teraz patrzy na te, przepraszam, takie rechoty, bo to naprawdę były rechoty pana Rafała Trzaskowskiego, zresztą całego jego sztabu, bo pan Rafał Trzaskowski na tym filmie stoi otoczony takim wianuszkiem swoich współpracowników i wszyscy szydzą z dziennikarza, który zadaje pytanie o Czajkę, no i dwa miesiące później mamy powtórkę z rozrywki, to znaczy dokładnie awarię taką samą o jakiejś no niewyobrażalnej skali. Mówię, pierwsze miejsce w rankingu awarii ściekowych w dużych miastach na świecie. Są różni politycy, panie redaktor, i do różnych funkcji się nadają. Otóż bycie samorządowcem jest bardzo trudne. Ja nawet uważam, że jest trudniejsze niż bycie posłem i niż bycie nawet ministrem w rządzie. Dlatego, że jak mówię, to są problemy miasta, to są problemy paru milionów ludzi w wypadku Warszawy. I to są problemy bardzo trudne do ogarnięcia. I osobą, która to powinna tym się zajmować, jest ktoś, kto samorząd czuje i kto ma odpowiednią również wrażliwość społeczną i polityczną, jak reagować w takich wypadkach. Tutaj nie ma się z czego śmiać.
Bardzo dziękuję. Pan poseł Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicja Polska, PSL, Kukiz 15. Byli państwa i moimi pierwszymi gośćmi. Serdecznie panom dziękuję i serdecznie pozdrawiam. A za chwilę prezes Wód Polskich, pan Przemysław Daca, będzie naszym gościem. To już za moment. Dziś od godziny 14 Warszawa znów zrzuca ścieki do Wisły. Awaria Czajki, ponowna. Jak napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski, doszło do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni Czajka. Na czas awarii zostało uruchomione ozonowanie. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej stwierdził, że prezydent Warszawy ponosi pełną odpowiedzialność za skażenie Wisły. Dodał także, że sprawa trafi do prokuratury. To kolejna awaria kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. W sierpniu ubiegłego roku doszło do podobnej awarii. Wówczas rząd zdecydował o budowie tymczasowego rurociągu, dzięki któremu ścieki znowu trafiały do oczyszczalni. Naprawa układu przesyłowego pod dnem Wisły kosztowała miasto stołeczne ponad 40 milionów złotych. No i zgodnie z zapowiedzią pan Przemysław Daca, prezes Wód Polskich, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, państwo od miesięcy starali się uzyskać informacje od Warszawy, co się dzieje w związku z Czajką, jakie działania są podejmowane. Państwo ostrzegali, że brak aktywności takiej realnej, a nie no, jakiejś koncepcyjnej, będzie skutkował kolejną awarią. No i rzeczywiście nie minęło kilka miesięcy, a to, o czym ostrzegaliście, stało się faktem. Jak pan patrzy na to, co wydarzyło się w Warszawie? No bo państwo to przewidzieli. Niestety ja wielokrotnie mówiłem, że MPWiK usunął tylko skutek, a nie przyczynę, że ponownie może być awaria na innym odcinku. Pisaliśmy pisma do pana prezydenta z prośbą o informacje jakiekolwiek. Deklarowaliśmy pomoc. Ja się wielokrotnie wypowiadałem publicznie na ten temat i rzeczywiście mamy sytuację taką, że dokładnie po roku czasu mamy dokładnie to samo. Rurociąg jest wyłączony z eksploatacji i ścieki w gigantycznych ilościach pływają w tej chwili do Wisły. No cóż ja mogę powiedzieć, no jest to dla mnie, tak jak już wspomniałem, no sytuacja zupełnie niepojęta, nie do zaakceptowania. Panie prezesie, proszę powiedzieć, jak teraz można z tej sytuacji wybrnąć? No bo my wczoraj z konferencji pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego dowiedzieliśmy się, że on i jego zespół, ci eksperci, urzędnicy, którzy podobno pracowali przez rok nad sytuacją w Czajce, oni dopiero są na etapie działań koncepcyjnych, a to oznacza, że to jest w ogóle absolutny początek. No i co teraz? Pan Rafał Trzaskowski apeluje do rządu, mówi, że kolejny rurociąg jest potrzebny. No ale pytanie, czy rzeczywiście w tym momencie ten rurociąg no, da sobie radę i czy to jest, czy to tak należy rozwiązać, bo to przecież też jest to, co było w zeszłym roku, to też jest rozwiązanie czasowe. A co dalej? To jest dobre pytanie, pani redaktor. W chwili obecnej trzeba się skupić na tym, żeby jak najszybciej wybudować rurociąg zastępczy. Czy to będzie taki na pontonach, jak wybudowaliśmy wspólnie z Wojskiem Wody Polskie, czy to będzie pod Wisłą, ale to mu trzeba zrobić natychmiast. Żadnych prac koncepcyjnych, żadnego udawania roboty, żadnego zlecania to na zewnątrz. Trzeba jak najszybciej przystąpić do pracy. My jesteśmy w stanie przekazać MPWiKowi i panu prezydentowi wszystkie nasze urządzenia, które nam pozostały po poprzednim rurociągu. Mamy wszystkie rury, mamy dokumentację, mamy również fachowców, je służymy pomocą. Natomiast no, w ciągu roku czasu MPWiK naprawił w jednym tylko fragmencie ten rurociąg. Zlecił za 7 milionów złotych ekspertyzę. I tak naprawdę po roku czasu się dowiedzieliśmy prawie nic, że były jakieś błędy konstrukcyjne czy materiałowe. Ja mogłem o tym powiedzieć już od razu, więc sama ta ekspertyza to jest wielki skandal moim zdaniem. I tak naprawdę nie wystąpiono o żadne dokumenty, bo MPWiK musi dostać pozwolenie wodnoprawne, decyzję środowiskową, pozwolenie na budowę od pana wojewody. Nic w tej chwili, tej sprawie się nie zadziało. To są moim zdaniem były tylko ruchy pozorowane. Tak naprawdę już od wielu miesięcy powinniśmy mieć rurociąg i powinniśmy mieć jakieś rozwiązanie alternatywne, a w tej chwili jesteśmy znowu w obliczu katastrofy.
Panie prezesie, pan prezydent Rafał Trzaskowski mówi, że no właśnie, mówi o tym, że to są błędy konstrukcyjne, że ta inwestycja nie została przemyślana, że popełniono błędy na etapie projektowania, później popełniono kolejne błędy na etapie budowania. To ja zapytam pana, czy pana zdaniem to się w ogóle to da się naprawić? Czy ta czajka to jeszcze może działać? Czy też po prostu, no niestety, trzeba krzyżyk na tej inwestycji położyć? Gigantyczne pieniądze zmarnowane, ale po prostu trzeba zbudować coś innego. No, i jakby tutaj sensowność przesyłania ścieków z jednej strony Wisły na drugą, no bo to też eksperci o tym mówią, teraz już mówią też politycy bardzo jasno, no bo to rzeczywiście jest coś no, na zdrowy chłopski rozum nielogicznego i bezsensownego, jeżeli pod Wisłą ciągnie się rurę po to, żeby ścieki z jednej strony przerzucać na drugą. No. Mamy tutaj, szanowni państwo, do czynienia z najdroższą inwestycją, jeżeli chodzi o oczyszczanie ścieków w Europie, więc to naprawdę można było zrobić dobrze, ale no, mam nadzieję, że się służby tym odpowiednio zajmą. Na pewno jest, my na pewno wiemy, że oczyszczanie ścieków czajka jest kompletnie już niewydolna. Już nie jest w stanie pomieścić tą ilość ścieków. Ten rurociąg był tak zaprojektowany, że jedna nitka miała przesyłać ścieki, a druga miała być zapasowa. Wiemy już w tej chwili, że obie były wykorzystywane i nie było żadnego bypassu, żadnego rozwiązania alternatywnego. Tych ścieków było za dużo i po prostu to rozwiązanie nie jest, ten rurociąg po prostu nie wytrzymuje tego stężenia, tego natężenia, tego ciśnienia i po prostu to było tylko kwestią czasu, o czym mówiliśmy wielokrotnie, że w następnym momencie to uderzy, więc trzeba było się skupić bezpośrednio szybko na budowie alternatywnego rozwiązania. Ja proszę zauważyć, że MPWiK, w jaki sposób działa MPWiK? Mimo, że ma zatrudnioną armię ludzi, powinien mieć całą rzeszę ekspertów, wszystko zleca tak zwanym niezależnym ekspertom na zewnątrz za grube pieniądze. Tak jak w przypadku tej ekspertyzy czy jakichś badań tego rurociągu, a potem się nagle wyraża wielkie zdziwienie, że my przecież mieliśmy informację, że wszystko działa. Naprawdę ta odpowiedzialność za to na tym leży na MPWiK-u i leży na panu prezydencie Trzaskowskim, bo zgodnie z ustawą o zbiorowym zapatrzeniu wody i odprowadzeniem ścieków, to prezydent miasta i to samorząd odpowiada za gospodarkę wodno-kanalizacyjną w mieście. Ja też chciałbym powtórzyć, że moim zdaniem w Warszawie mamy duży problem, ponieważ nie ma kontroli społecznej nad tym, co się dzieje w gospodarce wodnej. Proszę zauważyć, że Rada Miasta, która powinna mieć funkcję kontrolną nad prezydentem i nad MPWiK-iem, sabotuje wszelkie jakby posiedzenia dotyczące i kontrole dotyczące czajki. I z drugiej strony mamy organizację ekologiczną, które podpisują jakieś porozumienia z prezydentem i dbają tylko o to, żeby nie był atakowany politycznie. A z drugiej strony MPWiK jest bardzo bogatą firmą, mającą dochody w setki milionach złotych i zleca najróżniejsze ekspertyzy za grube pieniądze. I potem eksperci czy naukowcy w ogóle się boją wypowiadać na ten temat. Proszę zauważyć, że mieszkańcy i opinia publiczna są wprowadzone w błąd. Mowa jest o zonowaniu jako oczyszczaniu ścieków, które jest horrendalną bzdurą. O to chciałam pana zapytać, bo wczoraj na ten temat mówił pan prezydent Rafał Trzaskowski, uspokajając no przede wszystkim resztę Polski. No nie wiem, na przykład wspomnianych już dzisiaj w programie mieszkańców Płocka. Jakby on sugeruje, że to ozonowanie, nawet mówił o jakiejś maszynerii, którą ma do ozonowania, że to ozonowanie oczyszcza ścieki. Proszę powiedzieć, no jak to jest w rzeczywistości? Szanowni państwo, my ten temat badaliśmy dosyć wnikliwie, a nawet rozmawiałem z producentami tych urządzeń. Mówimy tutaj o urządzeniach małych, które pan prezydent mi posiadał i część ściągnął ze przyjaźnionych MPWiK-ów. Te urządzenia służą do dezynfekcji wody już czystej, która powinna wypływać z oczyszczalni ścieków. One usuwają bakterie. W żaden sposób to nie jest urządzenie do oczyszczania ścieków, szanowni państwo. Ja powtórzę, jeżeli byście państwo sobie szambo wpuścili do wanny i puścili parę bąbelków powietrza czy tlenu, to nadal będzie szambo, tak? Nadal będą te wszystkie zanieczyszczenia. To jest absolutnie tylko wymówka. To nie służy do żadnego oczyszczania. Poza tym te urządzenia,
którym dysponuje MPWiK, to tak naprawdę ozonują tylko znikomy procent tego całego, tych całych ścieków, więc to jest po prostu manipulacja i wprowadzanie w błąd. Tak samo jak była mowa o wybudowaniu zbiornika retencyjnego za 100 milionów złotych. Szanowni Państwo, o jakiej retencji my mówimy, kiedy w tym zbiorniku ma być gromadzona wody opadowe pomieszane z wodami, ściekami komunalnymi i ściekami przemysłowymi. Retencja to jest wtedy, kiedy się zbiera na przykład wody opadowe i potem wykorzystuje do innych celów, na przykład podlewania trawników, mycia ulic i tak dalej. A tu mamy do czynienia z ściekami komunalnymi, które mają trafić z powrotem do oczyszczalni ścieków i do Wisły. O jakim retencji mówimy? To jest kolejna manipulacja i moje pytanie brzmi, gdzie są organizacje ekologiczne, które powinny takim rzeczom się przyglądać i punktować MPWiK czy pana prezydenta, a tak naprawdę tylko my zabieramy głos i jesteśmy potem posądzani o to, że to są wystąpienia polityczne. Więc ja apeluję do organizacji społecznych, przede wszystkim do organizacji ekologicznych, weźcie się w końcu za kontrolę pana prezydenta, MPWiK-u i tej czajki, bo to jest wasza rola. Bardzo dziękuję. Pan Przemysław Daca, prezes Wód Polskich. No, powiem szczerze, z niezwykle wstrząsającymi informacjami. Raz jeszcze dziękuję panu za tą rozmowę. A państwa gorąco zapraszam. Już za chwilę pan profesor Piotr Grochmalski, pan profesor Arkadiusz Jabłoński będą gośćmi Telewizji Republika. Aleksander Grigoriewicz poprosił mnie sformułować określony rezerw. Aleksander Grigoriewicz poprosił mnie o zarezerwowanie dla niego oddziałów sił policyjnych. Zrobiłem to. Uzgodniliśmy, że nie będą one wykorzystane, jeżeli sytuacja nie wymknie się spod kontroli. Oddziały policji nie będą użyte do momentu, kiedy ekstremiści, chciałbym podkreślić to słowo, używając jakichś politycznych sloganów, zaczną dokonywać rozbojów, podpalać samochody i domy oraz będą próbowali przejąć budynki administracji publicznej. W dyskusji z Aleksandrem Grigoriewiczem ustaliliśmy, że w tej chwili nie ma potrzeby użycia naszych sił porządkowych. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Rząd wzywa Rosję do natychmiastowego wycofania się z planów interwencji zbrojnej na Białorusi pod fałszywym pretekstem przywrócenia kontroli wrogiego działania naruszającego prawo międzynarodowe i prawa człowieka Białorusinów, którzy powinni mieć swobodę decydowania o swoim losie. Будзе альбо затрыманне, альбо нейкая размова. І бачым, што цяпер нас... Скажыце, а чаму нас затрымліваюць? Можна даведацца? Выключайце камеру, мікрафон. Выключаем, так? Выключаем, да. А аператор мой? Witam bardzo serdecznie. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witam bardzo serdecznie raz jeszcze, panie profesorze. Dzień dobry. Za chwilę pan profesor Piotr Grochmalski. Mam nadzieję, że do nas dołączy. Panie profesorze, ja już z politykami na ten temat rozmawiam, ale jak patrzy na to socjolog, zapowiadany szumnie ruch społeczny, który obywatelski, który miał stworzyć Rafał Trzaskowski na bazie sukcesu wyborczego. No i teraz ta premiera ruchu zapowiedziana na 5 września, kilka dni wcześniej, niecały tydzień wcześniej okazuje się, że jest awaria, kolejna awaria oczyszczalni Czajka. Pana zdaniem to jest poważna przeszkoda w ogłoszeniu tego ruchu dla startu tej inicjatywy, czy też nie? Poważna, ale potraktuję ją może żartobliwie. Pan traktuje, przepraszam, żartobliwie, bo pan jest z Lublina, więc do pana to nie dotrze, ale rozumiem, że mieszkańcy Płocka czy Torunia mogą mieć mniejsze poczucie humoru. Ale proszę zwrócić uwagę, że szukało się jakiejś idei łączącej, jakiegoś problemu, który dałoby się wspólnie rozwiązać właśnie w ramach takiego ruchu. Kto może skorzystać politycznie na tym, co wydarzyło się
w Warszawie, bo przecież w Platformie toczy się ostra walka o władzę. No tak, myślę, że właśnie pan Trzaskowski może zostać sprowadzony do takiej osoby dającej twarz tylko pewnym działaniom, pewnemu ruchowi. Natomiast ze względów choćby właśnie na to, że można mu zarzucać to, że nie potrafi właściwie zarządzać Warszawą, albo też raczej wskazywać na to, niech się zajmie Warszawą bardziej, no to jego koledzy polityczni mogą to wygrywać w ramach partii, tak żeby odsuwać go od realnej władzy. I pan profesor Piotr Gromalski, temat już zupełnie inny, bo z panem profesorem nie będę rozmawiać na temat Czajki, ale chciałam pana profesora zapytać o sytuację w tej chwili na Białorusi, ale w dużo szerszym kontekście, nie tylko tym białoruskim wewnętrznym, ale już dotyczącym całego regionu. Pan profesor Krzysztof Szczerski, szef gabinetu pana prezydenta Andrzeja Dudy w radiowej Jedynce w piątek mówił o tym, że ta deklaracja Władimira Putina, że on zabezpieczył pewne siły, które mogłyby wejść na Białoruś wówczas, kiedy tam do głosu doszliby jacyś chuligani, czyli ktoś by napadał na sklepy, na banki, no i przy okazji na urzędy białoruskie, paraliżował funkcjonowanie kraju, że to jest tak naprawdę odświeżenie i powrót do doktryny Breżniewa. To są bardzo, no to jest bardzo niebezpieczna sytuacja już jakby dla nas, patrząc na cały region. Istotnie, jak się analizuje wypowiedzi na przykład na chińskich portalach, tych oficjalnych, a Chińczycy bardzo skrupulatnie przyglądają się sytuacji na Białorusi, ale też poza pierwszym komunikatem oficjalnym Xi Jinpinga, czyli szefa partii komunistycznej, jednocześnie prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej, to tam w zasadzie poza jedną wypowiedzią z 19 sierpnia, wypowiedzią rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żadne komentarze się nie pojawiają, natomiast pojawiały się rzadko komentarze prasowe i na to zwrócono uwagę. Co ciekawe, wyciągnięto to z kontekstu i podkreślono, że Putin jest gotów do ingerencji. Oczywiście w sytuacji ostatecznej, ale jednak mocno zaakcentowano i jakby dano do zrozumienia, że Chiny zostawiają wolną rękę Rosji. Więc patrząc z perspektywy Pekinu, rzeczywiście można powiedzieć, że oni to odczytują jako wyraźny sygnał, iż Putin się gotuje do jakiejś formy wsparcia. Trzeba jednak pamiętać, że gdybyśmy analizowali sytuację wewnętrzną, ja zwróciłem uwagę na wypowiedź Kolesnikowej, która właśnie analizując wystąpienie Putina, akcentowała zupełnie inne momenty i te momenty są mocno akcentowane w Rosji, w tamtejszych mediach. Mianowicie, że Putin dodał, że to naprawdę jak ludzie wychodzą na ulicę, to znaczy, że są z czegoś niezadowoleni. W związku z tym przywódca powinien szukać kompromisu, czyli porozumienia. I Kolesnikowa odbiera to w ten sposób. Dobrzy Rosjanie wyciągają do nas rękę. Putin do nas wyciąga rękę. My musimy też dostrzegać, że siła prorosyjskich sympatii na Białorusi jest bardzo potężna. Działa tam cały czas mnóstwo takich prorosyjskich, wręcz otwarcie rosyjskich inicjatyw. Wiele z nich od lat budowało swoje przyczółki i teraz Putin dodatkowo wykorzystuje, dofinansowując tego typu organizacje, mocniej się osadzając na Białorusi. Musimy mieć świadomość, że też te akcenty wysyłane przez Kolesnikową, że ona nie do końca cieszy się z pomocy finansowej Unii Europejskiej, żeby ta aktywność ze strony Unii Europejskiej nie była zbyt mocna, żeby nie odbierano to w ten sposób, że oto potwierdzamy zarzuty Łukaszenki, że Zachód szykuje się do jakiejś interwencji na Białorusi. Więc tutaj stanowcze nasze działania, ale jednocześnie przyglądajmy się, jaka jest realna sytuacja. I realna sytuacja jest taka, że
Łukaszenka, wiedząc, co go może spotkać, wyprzedził pewne działania i dokonał dużej reorganizacji pionu władzy. No, zmienił premiera z takiego technicznego premiera na premiera, który jest mocno usadowiony w relacjach rosyjskich. On odpowiedzialny był za sektor militarny, współpracujący z pewnymi zgrzytami, ale jednak współpracujący z Rosjanami, ostatnio także z Chińczykami bardzo intensywnie. Więc człowiek, który jest, to jest taki zaufany człowiek prowadzony przez osobę, która odpowiadała za wiele zbrodni politycznej, przez Szejmana, człowieka, który jest zaufanym także człowiekiem Łukaszenki. Więc widzieliśmy przebudowę całego aparatu władzy, także tego sektora bezpieczeństwa. Jak obserwujemy, jak wygląda w tej chwili sytuacja w tych kluczowych formacjach, czyli tych formacjach zapewniających bezpieczeństwo, tych samodzielnych gwardyjskich formacji, które mają zapewniać taką bieżącą stabilność na Białorusi, to widzimy, że nie ma tam żadnego sygnału o wyłamaniu się z tych szeregów. Także jeśli chodzi o całą administrację, pęknięcia drobne nastąpiły, ale nie ma żadnych sygnałów, żeby tam wahano się, żeby ten proces bardzo istotny, a więc takiego tych podziałów wewnętrznych w łonie władzy następował. Co więcej, dostrzegamy, że Łukaszenka ocenia, że opozycja słabnie, i w związku z tym podejmuje pewne działania, które na przykład mogą przygotować pole do aktywności większej. Mianowicie na przykład ograniczenie możliwości funkcjonowania mediów zagranicznych. Prawda? AP bardzo zdecydowanie zaprotestowała w związku z odebraniem akredytacji rosyjskich dziennikarzy pracujących na rzecz AP. Więc to jest takie klasyczne działanie, im mniej będzie rejestrowane wydarzeń, które mogą nastąpić, tym lepiej. To jest jakiś taki wyraźny sygnał, że Łukaszenka ma zamiar, czuje się już na tyle mocno, opanował sytuację w większości zakładów pracy, w sektorze bezpieczeństwa nie widać pęknięć, w związku z tym czeka, gra na przeczekanie, na przemęczenie, wymęczenie opozycji. I można powiedzieć, że on się już czuje dość pewnie w obecnej sytuacji. Bardzo dziękuję panie profesorze za ten komentarz. Jeszcze jedno pytanie do pana profesora Arkadiusza Jabłońskiego. Też przechodzimy na ten grunt już polski, polityczny, bo jakby w kontekście też ruchu, który miał stworzyć i ma stworzyć pan prezydent Trzaskowski, no jest też pytanie o ruch, który tworzy nawet teraz. Logo zostało zaprezentowane, Szymon Hołownia, i pytanie, czy ta awaria, która w tej chwili się wydarzyła w Warszawie, no, która jest już po prostu kompromitacją pana Trzaskowskiego, jakby wesprze aktywność pana Hołowni, i czy w ogóle można tak naprawdę stworzyć w tej chwili pozaparlamentarną, nie mającą żadnych reprezentacji parlamentarnej, formację no, parapolityczną, przynajmniej tak by to trzeba było nazwać, i dożyć z nią do najbliższych wyborów, które będą za ponad 3 lata, dosłownie trzema zdaniami, pan profesor Arkadiusz Jabłoński. Po pierwsze, ja zawsze podejrzliwie patrzę na wszelkie formacje, które próbują zastępować normalne partie, i to jeszcze pod hasłem odpartyjnienia państwa. Po drugie, myślę, że pan Hołownia siłą rzeczy musi skorzystać z tej awarii. Po trzecie, nie sądzę, aby on próbował na tym budować swój kapitał, no bo to mógłby być pewien strzał w kolano, no, polegający na tym, że wykazuje pewną słabość, no i próbuje negatywnie tylko się ustawiać do tej kwestii budowania nowego ruchu, no ale oczywiście tutaj słabość pana Trzaskowskiego będzie w taki czy inny sposób wykorzystywana. I bardzo dziękuję panom profesorom za te komentarze. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, pan profesor Piotr Grochmalski byli gośćmi Telewizji Republika. Serdecznie panom dziękuję, ale państwa gorąco zapraszam, żeby państwo z nami pozostali i spędzili to przedpołudnie i popołudnie polityczno-komentatorskie. Serdecznie dziękuję, Katarzyna Bójska. We'll be right back.